Ci, którzy są doświadczeni troszkę więcej życiem niż 18 lat, to zaiste mają w swojej pamięci słowa piosenki śpiewanej przez Ankę Ordonówne: miłość Ci wszystko wybaczy. I kończą się te słowa tejże właśnie piosenki takim bardzo mądrym stwierdzeniem: bo miłość, mój miły, to ja. Bo miłość, mój miły, to ja. Warto zatrzymać się właśnie nad tymi słowami, dosyć mocno prowokującymi do tego, byśmy się nimi zajęli. Po to, żeby dobrze zrozumieć to, co dzisiaj dotarło do naszych uszu. Psalm responsoryjny, który jest zawsze odpowiedzią na prawdę zawartą w pierwszym czytaniu. Słysząc głos Boga, serc nie zatwardzajcie. A my również dobrze o tym wiemy, i to jest już nawet nie z książek, ale z własnego doświadczenia, że jeśli człowiek przestaje słuchać Boga, to jego serce staje się coraz bardziej twarde. Im człowiek dalszy od Boga, tym jego serce, jego rozum staje się coraz bardziej mniej wrażliwe. To przedziwna prawidłowość. Kiedy człowiek nie jest wrażliwy na to, co mówi Bóg, to niejako z automatu staje się coraz mniej wrażliwy również na to, co mówi człowiek. Zabrzmi to odrobinie przewrotnie, to co powiem, ale no mój Boże, jeśli odwieczne słowo Boga Ojca stało się człowiekiem i zamieszkało pośród nas, to, że Bóg stał się człowiekiem, jest prawdą wiary, czyli przedmiotem wiedzy objawionej nam, opowiedzianej nam, ukazanej nam, przekazanej nam przez samego Boga. Że odwieczne słowo Boga Ojca stało się człowiekiem, że Bóg dla mnie stał się człowiekiem. A jeśli tak, to jeśli człowiek nie ma w sobie wrażliwości na potrzeby Boga, ta przekąśliwość tego stwierdzenia polega na tym, że no jak to, Bóg ma jakiekolwiek potrzeby. Ale no właśnie, Boże Narodzenie, w całej swojej prawdzie, w całej swojej zawartości, to, że położony w żłobie między bydlęty, otoczony troskliwą, czujną opieką swoich rodziców, Najświętszej Matki, świętego Józefa. No tak jak każdy człowiek pragnął pokarmu, ciepła, miejsca w swoim życiu, dachu nad głową, przyjaźni, wrażliwości, uwagi na to, co mówi. To są potrzeby Jezusa Chrystusa. Tak, żeby nam się nie wydawało, że no właśnie Jezus z Nazaretu, Bóg człowiek, nie ma jakichkolwiek potrzeb. Ma nade wszystko taką najbardziej elementarną potrzebą Jezusa z Nazaretu, to jest potrzeba nas. Bóg jest spragniony naszej obecności. Jeśli człowiek nie jest wrażliwy na potrzeby Jezusa Chrystusa, nie zauważa jego potrzeb, czyli staje się coraz bardziej obojętny wobec jego obecności. Tym bardziej jego wnętrze, jego serce staje się no właśnie kamienne. A więc odpowiedź z psalmu responsoryjnego to nie tylko do tego, nie tylko pouczenie, żebyśmy, broń Boże, słysząc głos Boga, nie zatwardzali swego, nie zatwardzali swego serca, ale swoista przestroga, takie memento, uważaj.
Bo jeśli nie będziesz słuchał tego, co Bóg mówi, twoje serce będzie coraz bardziej twarde, jeśli twoje życie będzie coraz bardziej odległe od Boga, to ty coraz bardziej będziesz oddalał się od człowieka. Ja mówię takim najbardziej sromotnym przykładem tego, owej zatwardziałości na to, co mówi Bóg, to jest pierwszy grzech. Po grzechu pierworodnym, czyli grzech bratobójstwa. Że Kain nie cofnął się, kierując się tylko i wyłącznie zazdrością, mściwą zazdrością, nie cofnął się przed zabiciem swego rodzonego brata. Obyśmy zawsze o tym pamiętali, że nie jest wcale nieważna nasza odległość od Boga. Czy jesteśmy tymi, którzy no właśnie mogą po sobie powiedzieć, że jestem bliski Bogu? Nie to, że Bóg jest mi bliski, bo to jest pewną oczywistością. Natomiast czy ja jestem człowiekiem, który jest bliski Bogu? Czyli któremu sprawy Boże zawsze dają głowę. I wracając do właśnie tych bardzo ładnych, poważnych, mądrych słów, bo miłość, mój drogi, to ja. Żebyśmy właściwie pojęli to, co dzisiaj w Ewangelii zostało nam podane do przyjęcia i do akceptacji, do tego, żebyśmy zaczęli tym żyć, czyli kierować się tym, co Pan Jezus do nas mówi. Ta przeciwna reakcja tych, którzy byli naocznymi świadkami tego egzorcyzmu, który tam się dokonał w synagodze w Kafarnaum. Ewangelia według świętego Marka jest no właśnie spisana przez świętego Marka, który świadectwo o Jezusie Chrystusie czerpał z pierwszej źródła, czyli od świętego Piotra apostoła. Święty Marek był właśnie uczniem świętego Piotra. Przysłuchiwał się opowieściom świętego Piotra o swojej zażyłości z Jezusem Chrystusem. W Kafarnaum, synagoga w Kafarnaum znajdowała się niedaleko miejsca, w którym mieszkał święty Piotr. I ten obyczaj, żeby w szabat pójść do synagogi, no to Pan Jezus razem ze swoimi uczniami wyszli z domu świętego Piotra i poszli do synagogi po to, żeby się modlić. W redakcji świętego Łukasza dobrze wiemy, że tam właśnie rozwinął zwójnie księgi proroka Izajasza. Tam przeczytał tym, którzy byli zgromadzeni, te słowa: Duch Pański nade mną posłał mnie, abym ubogim z dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, chromym przejrzenie. To właśnie tam Jezus wskazał na słowa Pisma Świętego i odniósł mnie do siebie. Ale jednocześnie no właśnie przy tym czytaniu dokonał się ten niezwykły cud, kiedy to w obecności wielu Pan Jezus uwolnił od złego ducha człowieka opętanego. Zatrzymując uwagę tych, którzy byli wówczas w synagodze na sobie, jednocześnie na tym, co powiedział, żeby wszyscy to słyszeli. No i to ich słowo, cóż to za jakaś nowa nauka z mocą. No właśnie, kiedy to, co mówimy, zawiera w sobie moc, no właśnie wówczas, kiedy człowiek pierwej, zanim powie, sam zastosuje to do swojego życia, kiedy zaczyna opowiadać treści głoszone przez siebie swoim życiem, świadectwem swojego życia, tak jak właśnie czynił to Jezus z Nazaretu. Dlatego, że Jezus Chrystus nie mówił niczego innego, czego by nie usłyszał, nie zobaczył u Ojca. Jakiekolwiek zdanie, które wypowiadał do tych, którzy byli zgromadzeni wokół Niego, to było tylko i wyłącznie przekazanie im wiedzy zaczerpniętej od Ojca, czyli objawianie im woli Ojca, którą nade wszystko On przede wszystkim żył. Życie Jezusa Chrystusa było niczym innym, jak tylko i wyłącznie pełnieniem woli Ojca, który jest w niebie.
i głęboko zawsze poruszają słowa, które Pan Jezus mówi o sobie samym, że moim pokarmem, czyli chlebem, tym, co podtrzymuje moje życie w istnieniu, to jest spełnienie woli Ojca. Mój Boże, popatrzcie, jak te słowa powinny w nas naprawdę obudzić taki wielki głód, dokładnie posiadanie czegoś takiego, jeśli chodzi o nasze sprawności wewnętrzne. Żeby moim największym pragnieniem, moim marzeniem, największym, było to, żebym pełnił wolę Boga, który jest w niebie. Nie, żebym był zdrowy. Nie to, żebym miał fortunę. Największe pragnienie, żebym pełnił wolę Ojca, który jest w niebie. I zdajemy sobie sprawę z tego przecież, że na tym właśnie no, trochę polega ta różnica między nami a Jezusem Chrystusem, że On zawsze wypełnił wolę Boga, Ojca, który jest w niebie, a my od czasu do czasu. Tak jak nam się to uda. On zawsze i na wieki wieków, Amen. A my od czasu do czasu bardzo sporadycznie. Dlatego z dzisiejszej Ewangelii, to takie bardzo jasne, płynie dla nas no, powołanie, stwierdzenie, wezwanie. Jeśli chcemy być tymi, a nie możemy nie być, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, nie wystarczy być w Kościele drogowskazem. Może czasami największy dramat właśnie kapłanów, nauczycieli, proroków Nowego Testamentu polega na tym, że się mążą zamiast no właśnie dawać świadectwo swoim życiem, głosić swoim życiem. Nie wystarczy być drogowskazem. Trzeba stać się tak jak Jezus Chrystus drogą wiodącą do domu Ojca, który jest w niebie. To, co w ubiegłym tygodniu bodajże, albo dwa tygodnie temu, gdzieś tam wyrwało się mi z ust, że nie wystarczy wołać do współczesnego świata naprzód, ale tak jak Pan Jezus, za mną, czyli pójdź za mną. Jeśli ktokolwiek chce mnie naśladować, niech idzie za mną. Czyli niech stawia nogi tam, gdzie znajdują się moje ślady. Nawet jeśli będą to ślady krowy, krwi, zdrowia krzyżowej. Jeszcze raz. I oby nam to zapadło w pamięci do końca naszych dni, a nawet i dłużej. Nie wystarczy być drogowskazem. Trzeba być drogą.